Crazy Fly Cruiser 2011. Jest to sobowiatrowa maszyna dedykowana przez Crazy Flya osobom uczącym się, a szkołą, ale także cięższym kitesurferom. Deska ta idealnie nadaje się do nauki halsowania i doskonale spisuje się w słabowiatrowych warunkach, także zdecydowanie polecamy ją na swoje pierwsze halse. Cruiser produkowany jest w jednym rozmiarze, 154x44. Taka wielkość deski pozwala cieszyć się pływaniem osobom cięższym oraz wyższym kitesurferom, a także uzyskiwać idealne warunki podczas szkolenia. Nawet jeżeli pływamy przy słabych wiatrach, Cruiser pozwoli cieszyć się nam i czynić postępy. Cruiser posiada drewniany rdzeń wycinany na maszynie CNC. Dzięki temu na całej długości mamy jednakowy flex. Rozstaw padów jest dość wąski, dlatego pływa się na tej desce stosunkowo łatwo. Z technologii mamy tu także ręcznie wykańczane krawędzie materiałem ABS, który jest niezmiernie trwały. Ponadto wyposażono go także w pady Crazy Flya oraz szybko regulowane i dobrze trzymające strapy. Reasumując, Cruiser jest doskonałą słabowiatrową maszyną, zatem idealnie spisze się jako druga deska na słabe wiatry z dużym latawcem, ale równie dobrze może być to pierwsza deska dla tych, którzy uczą się halsować bądź są po prostu cięższymi osobami. Polecamy wszystkim początkującym i życzymy dobrej zabawy.